Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest Rafał Guzowski. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry, Jacku, dzień dobry Państwu. Słychać Cię doskonale, widać też. Dobrze, mieszkałeś kiedyś w Cieszynie i pracowałeś tutaj, stąd to zaproszenie. Tak. Co robiłeś, tak. Gdzie mieszkałeś? Mieszkałem na poddaszu w domku jednorodzinnym, wynajmowałem z pięknym widokiem na czeski Cieszyn i trochę polskiego Cieszyna. A pracowałem wtedy w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a teraz lepsza jest nazwa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. No i tak generalnie z Cieszynem byłem związany 5 lat, można by było powiedzieć, zawodowo i też prywatnie mieszkając przed jeszcze pracą w stowarzyszeniu. Także to jest miejsce, do którego po prostu chcę się wracać. O, tak, proszę, to dobrze słyszeć, miło słyszeć. Naprawdę tak dobrze wspominasz Cieszyn, tak? Mieszkałem już w kilku miastach, ale do Cieszyna jakoś zawsze mi było po drodze od samego początku, kiedy można było tam przyjechać autobusem z mojego rodzinnego miasta, to kilka razy przyjeżdżałem, później powtarzałem te swoje wizyty co jakiś czas na weekend, a później postanowiłem zamieszkać, bo słyszy się taką biegową opinię, że Cieszyn to mały Kraków. Ja bym powiedział, że Cieszyn to jest Kraków ma swój klimat, natomiast Cieszyn ma swój niepowtarzalny klimat i ludzie, którzy tam mieszkają, są naprawdę wyjątkowi, bo pracując w Cieszynie poznałem wielu cieszyniaków, wielu ludzi z Tela. I to jest zupełnie inny, tak z perspektywy Ślązaka, który przyjeżdża do Cieszyna, to Cieszyn w ogóle nie pasuje do Śląska, bym powiedział. A w czym ta wyjątkowość tych mieszkańców Cieszyna tkwi? Bo użyłeś takiego słowa. Wiesz co, mieszkańcy Cieszyna są na tyle wyjątkowi, że ta wyjątkowość polega na ich otwartości, na otwartości na inność. Są wszyscy mieszkańcy Cieszyna, z których poznałem, są bardzo mocno tolerancyjni, nie mają żadnych uprzedzeń. Ja pracowałem w ośrodku, który zajmuje się dzieciakami z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. I jak organizowaliśmy placki na rynku, bardzo słynne już placki na rynku, które każdy cieszyniak pewnie zna, to ja byłem zaskoczony tym, że mieszkańcy Cieszyna bez żadnych uprzedzeń podchodzą do ludzi z niepełnosprawnością, są ochoczy do pomocy, do dzielenia się swoim uśmiechem i do wspierania finansowego ośrodka, stowarzyszenia, które buduje już z tego, co widzę po koleżankach i kolegach, co wrzucają na Facebooka, na Psoni Cieszyn, zbierają pieniądze na drugi etap budowy ośrodka w Barzanowicach, także liczę, że tak jak za pierwszym razem w przypadku ośrodka tego zameczku udało się zebrać dużo pieniędzy, tak teraz cieszyniacy też będą hojni do tego, żeby wesprzeć to stowarzyszenie. A powiedz mi, a co ty robiłeś w tym stowarzyszeniu? Co należało do twoich obowiązków? Tak mniej więcej z grubsza. Tak mniej więcej to były działania promocyjne. To po pierwsze, po drugie zajmowałem się właśnie przygotowaniem dokumentacji budowy nowego ośrodka w Barzanowicach. I ilekroć przejeżdżam przez Barzanowice i już widzę ten odrestaurowany zameczek i wiem, że tam są dzieciaki z ośrodka, że mają fantastyczne warunki. Tyle razy się w środku uśmiecham i wiem, że to jest element ciężkiej pracy wielu ludzi i ogromnego wsparcia ze strony mieszkańców Cieszyna. Okej, okay. Miło naprawdę słyszeć, że tak mile wspominasz to nasze miasto nad Odrą. Ty nawet chyba w Warszawie spotkałeś kiedyś kogoś, kto jest z Cieszyna i zostaliście rozpoznani tak, tak. Sobie. Może powiedzieć tak trochę, o co chodzi? To była śmieszna historia. W ogóle prowadząc szkolenie w Warszawie wrzuciłem hasło, słowo, które mi się bardzo podoba i jest Stella i to jest faszyra. Na obiad serwowano wtedy podczas szkolenia właśnie kotlety mielone, czyli po prostu faszyrę. No i ja tak powiedziałem, że proszę Państwa, na obiad będzie faszyra i tutaj zachęcam. Nie? I podczas przerwy podchodzi do mnie jedna z starsza już kobieta i mówi, a pani Stella. Ja mówię, no ja nie jestem Stella, ale mieszkałem w Cieszynie, więc wiem, co to jest faszyra. Ona akurat powiedziała, że też jest z Cieszyna, mieszka w Warszawie od 20 lat i ma mieszkanie do sprzedaży. Ale nie sprzeda tego mieszkania byle komu,
komuś spoza Cieszyna i ona szuka osób, które mieszkają w Cieszynie i chciałyby kupić mieszkanie w Cieszynie, bo ona nie chce, żeby to źle nie zabrzmiało, ale taki był wydźwięk, ona nie chce, żeby obcy przyjechali do Cieszyna i zepsuli tą otwartość cieszyniaków. O, proszę, to faktycznie także potwierdzone. Nawet coś takiego można usłyszeć w Warszawie, że ktoś tak bardzo kocha Cieszyn, będąc w Warszawie. No i domyślam się, że jest wiele osób, które miało do czynienia z Cieszynem i do niego wracają. Tak jak ja na przykład często w weekendy przyjeżdżam do Cieszyna, czy to na Wzgórze Zamkowe, czy na cieszyńską Wenecję, żeby sobie pospacerować i wypić dobrą kawę na rynku. Jest tam jedna kawiarnia od wielu, wielu lat stojąca i każdy cieszyniak wie, że tam jest przepyszna kawa. No może kiedyś wrócisz tak w ogóle, to znaczy może kiedyś zamieszkasz. Nigdy nie mówimy nigdy, tak się przynajmniej nie mówi. Ja tylko powiem tobie szczerze, że jakbym miał taką, jak moje plany życiowe i zawodowe zahaczą gdzieś o Cieszyn, to uwierz mi, zobaczę sobie, będę przeglądał mieszkania w Cieszynie, żeby tam zamieszkać, bo naprawdę, co prawda ceny mieszkań w Cieszynie są wyjątkowe w porównaniu do innych miast. Jak się tak patrzy na rynek nieruchomości, ale to być może właśnie jest ta zapora, o której mówiła ta pani z Warszawy, że jednak ci cieszyniacy chcieliby przez wysokie ceny mieszkań w Cieszynie, żeby to jednak cieszyniacy mieszkali w Cieszynie. Nie? To może coś w tym jest. To może to takie wasze, no nie wiem, natomiast wiem, że cieszyniacy są naprawdę niezwykle otwartymi ludźmi w porównaniu do innych mieszkańców z innych miast ze Śląska, to naprawdę aż miło przyjeżdżać i sobie posiedzieć na rynku i popatrzeć na was, na cieszyniaków, na wasze postawy z otwartą dłonią dla przyjezdnych. Pięknie. A powiedz mi, ty tam, bo użyłeś takiego stwierdzenia, że tam byłeś na szkoleniu. Ty szkoliłeś, czy ty się szkoliłeś? Ty szkolisz, jak to mam rozumieć? O co chodzi z tymi szkoleniami? Ja o szkole. Jeżdżę czasami po Polsce, prowadzę szkolenia. I powiem ci taką ciekawostkę, jak mieszkałem w Cieszynie, to zacząłem pisać książkę. No proszę. Mieszkałem i pracowałem w Cieszynie. I popołudniami z pracy wracając, to jest też ewenement taki, że po wielu godzinach pracy w ośrodku przychodziłem do domu, jadłem obiad i do wieczora jeszcze miałem tyle siły, żeby pisać książkę. I ja tą książkę pisałem z widokiem na Cieszyn. A o czym? Ta książka dotyczy budowy wizerunku urzędnika w mediach społecznościowych. To jest jedna z moich pierwszych książek. No ale sam ten widok, pisanie książki w Cieszynie, no to są obrazy, które zostają w pamięci, że siadasz na balkonie i piszesz książkę po całym dniu pracy i nie jesteś zmęczony, bo też ludzie nie dokuczali w tej pracy, bo wiadomo, Polacy potrafią sobie dokuczać w pracy, tam się trochę podszczypywać, bo pracowałem też w różnych innych miejscach i ta polskość gdzieś wychodzi, ale ta cieszyńskość to właśnie nie polskość też w pracy takiej biurowej z koleżankami i z kolegami, bo nie ma też takiej zawiści wśród ludzi, która gdzieś tam podcina skrzydła, nie? I po całym dniu pracy możesz czuć się zmęczona, a tutaj w Cieszynie pracując w stowarzyszeniu takiego zmęczenia nie można było czuć. Nawet pisałeś książkę, jak mówisz. A te pozostałe, bo powiedziałeś, że jest ich więcej, tych publikacji, one też dotyczą mniej więcej tego samego kręgu tematycznego? One dotyczą też budowy wizerunku, ochrony wizerunku, hejtu w sieci i to wszystko jest adresowane do administracji publicznej, do urzędników. Można by było powiedzieć, że to jest trochę taki nudny temat, natomiast jak tak patrzę po ilości zapotrzebowań na szkolenia, to urzędnicy coraz częściej chcą się szkolić z prowadzenia Facebooków, z komunikacji z obywatelami. Także to też tak troszkę abstrahując od Cieszyna, to jest też takie budujące, że urzędnicy jednak chcą zdobywać więcej informacji na temat mediów społecznościowych, jak to profesjonalnie prowadzić. Nie? I te szkolenia też koncentrują się wokół tych tematów, które zawarłeś w książkach, w tych publikacjach, tak? Tak, ale jak mam na przykład możliwość dojechania do Ustronia, czy do Szczyrku, czy do Wisły, to w Ustroniu sobie odbijam na Barzanowice, przejeżdżam obok ośrodka w Barzanowicach, popatrzeć i tak tylko tyle, żeby wjechać jeszcze na kawę do Cieszyna, nie? Tak czasami jak jadę właśnie na popołudnie Śląska, to tak, żeby jakoś zahaczyć o ten Cieszyn, nie? No proszę. Jakoś tak się miło tam do was wraca.
Ja myślę, że jesteś zatrudniony w biurze promocji Cieszyna, jeżeli takowe istnieje. Nie, żartuję. Bardzo mi po prostu miło, że tak mówisz. Nie, są dwa biura, w starostwie i w urzędzie miasta, natomiast nie jestem związany ani z jednym, ani z drugim biurem. Nie, absolutnie. Nie, urząd to nie jest miejsce dla mnie. Okej. Dobrze, to w takim razie życzę ci zobaczenia się po prostu w Cieszynie na tej kawie spotkania, tak w ogóle z ludźmi, z którymi tutaj się związałeś. Mam nadzieję, że na tych drogach, na których ty się obecnie znajdujesz, też i ta dobra energia towarzyszy ci i innym ludziom, z którymi pracujesz. No i po prostu co do zobaczenia w Cieszynie. Tak musimy zakończyć. No bo W sumie chyba każda droga prowadzi do Cieszyna, a jak nie do droga, to przynajmniej jedna rzeka. Tak, zgadza się. Rzeka Olza. Zapraszamy. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Buzowski i do zobaczenia i dobrego tygodnia dla wszystkich. Dziękuję, Jacku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.